Dzień dobry wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku Otwarta Rampa dla Mam, już czwartym. W dzisiejszym odcinku mieliśmy zwiedzić jakieś fajne miejsce w Warszawie, jakieś ciekawe, które dzieci na pewno byłyby zachwycone, ale niestety weszliśmy do czerwonej strefy. Ilość zakażeń codziennie zwiększa się o ogromną liczbę i postanowiłam, że ten cykl przynajmniej na razie będę omijać. Nie chcę ani siebie narażać, ani namawiać Was, żebyście się narażali na niebezpieczeństwo. Dlatego myślę, że teraz najrozsądniejszym pomysłem będzie, jeżeli będziecie korzystać z placów zabaw, które są najbliżej Waszego miejsca zamieszkania albo z ogródków, dziadków, z parków, z lasów. A my tutaj na filmikach będziemy się bawić. Dzisiaj bardzo jesienna propozycja. Będziemy malować. Będziemy wykorzystywać, tak jak tutaj widzicie, dary jesieni. I zaraz Wam wrzucę na zdjęciu, co potrzebujecie na dzisiejsze zajęcia. Dzisiaj przygotowałam dla Was malowanie toreb. Toreb na zakupy, żeby miały piękne, jesienne kolory i kształty. Oczywiście nie musi to być torba, może to być koszulka, stara koszulka dziecięca albo nowa, tylko do przerobienia. Może to być ubranko dla misia czy lalki. Może to być kawałek materiału, który później oprawicie w ramkę i powiesicie w pokoju dziecięcym. To naprawdę może być mnóstwo pomysłów. Ja dzisiaj będę korzystała z torby. Więc pierwsze, co robię, to oczywiście rozkładam torbę. Tak, z drugiej strony jest pomalowana, ale chciałabym, żeby była pomalowana z dwóch stron. I na talerzyk, ja akurat mam z Elzą jadną, rozlewamy farby. Potrzebujecie jeszcze jabłuszka przekrojonego na pół, żeby mieć takie piękne połówki z ogonkiem. Listki, które zebraliście na spacerku. I teraz zadanie jest bardzo proste. Wystarczy maczać jabłuszka albo listki w farbie i odbijać na torbie czy materiale, który macie. Ja do tego zadania używam farbek, które są przeznaczone do malowania paluszkami i rączkami, więc jak najbardziej dzieci mogą się pobrudzić, podotykać w tej wersji. Można skorzystać też ze zwykłych farb plakatowych bądź z farb przeznaczonych do ubrań czy do materiału. Wtedy wystarczy przeprasować taki gotowy, wyschnięty rysunek i już będzie można prać taką torbę i bez zmartwienia, że taki obrazek się zmarzy. Tak wygląda moja torba. Uważam, że wyszła bardzo fajnie i myślę, że to będzie super fun dla każdego dziecka. Na dzisiaj już kończymy. Widzimy się, mam nadzieję, że za tydzień. Do zobaczenia i buziaki.